Dzień dobry. Czy mogę się dowiedzieć, jak ma pani na imię? Może pani, Edyta mam na imię. Czym się pani zajmuje na co dzień? Jestem nauczycielem akademickim. I jaki przedmiot pani wykłada? Historię. A to jest bardzo rozbudowany przedmiot. Historię oświaty i edukacji, dokładnie rzecz biorąc. A na jakiej uczelni, jeśli mogę wiedzieć? Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy mogę się dojeżdżam do pracy. Codziennie? 2-3 razy w tygodniu. To chyba bardzo dużo czasu pani zajmują takie dojazdy. To jest relaksujące, bo dużo czytam w czasie podróży. I mam święty spokój od męża, dzieci. Czyli można uznać, że miejsce pracy jest zdecydowanym plusem. Jest bardzo dużym plusem, to jest dobra uczelnia, mam dobrego szefa, fajnych współpracowników, fajnych studentów. Czego można chcieć więcej? Nie wiem, może pani mi powie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, mam nowe mieszkanie, zdrowych wszystkich w rodzinie, mam dobrą pracę, jestem jeszcze w miarę młoda, więc czego więcej mi potrzeba do szczęścia? Wydaje mi się, że niczego, a ja mogę tylko pani życzyć, żeby to szczęście się pogłębiało. Wiosna przyszła. Czuje się pani lepiej z tego powodu? Mam nadzieję, że się poczuję, bo ta zima bardzo była męcząca. Też mi się tak wydaje. Dziękuję pani uprzejmie. Do widzenia. Do widzenia.